Zamknęliśmy już wszystkie święte drzwi, prócz tych tam w Afryce, które zostały symbolicznie otwarte. Skończyliśmy rok miłosierdzia, rozpoczynamy nowy rok. Niektórzy nawet mówią, fajnie, że już się skończył, bo to było takie trochę niepokojące i takie troszeczkę krępujące. Ciągłe przypominanie, że Pan Bóg nam tak bez powrotu przebacza, jak mówi Teresa od Jezusa, że On się nie męczy przebaczaniem nam, że prędzej my się zmęczymy grzeszeniem niż On nam przebaczaniem. To był taki rok, w którym mieliśmy się nawrócić. To nie był rok, w którym mieliśmy powzruszać się tym, że Pan Jezus jest taki dobry, albo zaliczyć jak największą ilość drzwi do przejścia. To był rok, w którym mieliśmy zrozumieć, co jest istotą naszej relacji z Panem Bogiem. Jak to ładnie ktoś powiedział, mamy przejść od rozczarowania grzechem, kiedy popełniamy grzechy, jesteśmy ciągle samorozczarowani, sfrustrowani, zniechęceni. Mamy przejść od tego stanu rozczarowania grzechem, mamy przejść od tego stanu ucieszenia się, że jesteśmy sprawiedliwi, czy takim przekonania o naszej sprawiedliwości, bo kiedy nie popełniamy grzechu przez kilka dni, to już nam się wydaje, że jesteśmy fajni, że już Pan Bóg może nas polubić. Chodziło o to w tym roku miłosierdzia, żeby przejść od tych dwóch stanów właśnie, tej frustracji grzechem i tej frajdy z tego, że jestem sprawiedliwym, do uznania siebie, że ja jestem dzieckiem Ojca, że jestem dzieckiem Boga. I że te słowa świętego Bazylego Wielkiego, iż pierwszą wolą Boga jest to, byś zrozumiał człowieku, jak bardzo jesteś kochany, że to zdanie Bazylego jest prawdą. Po to dostaliśmy ten rok miłosierdzia, jestem o tym całkowicie przekonany, żebyśmy uwierzyli Panu Bogu. Żebyśmy już przeszli z tego etapu, że wierzymy w Pana Boga, ale przeszli na ten etap, że wierzymy Panu Bogu i że wierzymy w Jego miłość i że wierzymy, że w tej miłości nie ma podstępu, nie ma żadnej zasadzki, nie ma nic małym druczkiem. Chodzi o to, żebyśmy przeszli od tej strategii, którą przyjął młodszy i starszy syn w przypowieści o synu marnotrawnym. Jeden przyjął strategię przyjemności, wielu ludzi w świecie teraz żyje strategią przyjemności, skupieniu na sobie, ale żebyśmy też odeszli od tej strategii obowiązku, tej strategii jałmużny dawanej Panu Bogu przez mnożenie różnego rodzaju pobożności, które mają nas Pana Boga przekonać, że jesteśmy fajni, że zasługujemy. Bo my nie mamy zasługiwać i to była treść tego roku. Nawrócenie to nie bycie fajniejszym. Nawrócenie to uznanie, że ja jestem Jego dzieckiem i w Jego miłości nie ma podstępu. Pierwszą wolą Boga jest to, żebyś zrozumiał, jak bardzo jesteś kochany. To mówi rok miłosierdzia, to mówi święty Bazylii. A jako, że dostałem taką uwagę, już mam się częściej uśmiechać, więc na zakończenie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.